zostanie. Witam Państwa na 71. sesji Rady Gminy Kraśniki. Witam koleżance i kolegów prawnych. Witam Panią Skarbnik. Witam Pana Sekretarza Rozporządzenia Urzędu Gminy. Witam kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Mokrotnika. I witam Państwa w sołtysie. I tak stwierdzam obecność 14 radnych, tym samym stwierdzam kworum i otwieram 71. sesję Rady Miejskiej Bobrowniki. I tak punkt drugi dzisiejszego porządku obrad, wybór sekretarza obrad. Według listy na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję Panią Kamilę Szczucie, czy Pan wyraża Pani zgodę? Tak, wyrażę. Dziękuję bardzo. Tym samym przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru na sekretarza dzisiejszego obrad Panią Kamilę Szczucie. Czy Pani zgodna jest, kto jest za, przeciw, wstrzymał się? Proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że dzisiejszy sekretarz obrad została Pani Kamila Szczucka. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli przyjęcie porządku obrad. Czy są jakieś zastrzeżenia co do porządku obrad? Nie widzę. Tym samym przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymał się? Proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na urządzenie głosowania. Wstrzymałem się 0. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu, czyli przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zwyczajowo protokół był wyglądał. Ktoś ma jakieś zastrzeżenia? Coś do nowego wnieść do tego protokołu? Nie ma pytań. W takim przypadku przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymał się? Proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na tablecie. Czternastu radnych za, 0 przeciw i 0 się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty. Punkt piąty. Przyjęcie protokołu z posiedzenia stałej Komisji Rady Miejskiej Bobrowniki. Żadna z komisji nie pracowała. Tak samo punkt szósty, czyli wnioski, skargi, petycje. Komisja nie pracowała. Siódmy punkt, czyli rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej, tu żadne pismo nie wpłynęło. Tym samym przechodzimy do punktu ósmego, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmian w dużej gminie na 2024 rok. To bym poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sytuacji. Szanowna Rado, dobrze wspomnianych Państwu zmian. Proszę o przyjęcie jeszcze dodatkowych środków, bo w naszym czasie
dochody budżetu na chwilę obecną wynoszą 28 223 253,82 zł. Wydatki 27 997 253,82 zł. Po stronie dochodów przesuwamy 60 tysięcy, jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Wprowadzamy środki na dodatek osłonowy, tak zwany 183,400 zł. Zdejmujemy z dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków, ponieważ została wybrana oferta. Umowa już jest z wykonawcą podpisana, będą niższe wydatki od zakładanych. Oraz wprowadzamy 4 tysiące, jest to refundacja kosztów utylizacji folii rolniczej. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I tak jak wspomniałam, jeszcze dotacja, zwiększenie środków na dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez nas. Oraz środki na dodatkowe zadania oświatowe. Po stronie wydatków planowane są budowa, instalacja miar przystankowych dodatkowych, zakup lamp solarnych, planowany zakup toru przeszkód dla ochotników strażaków, dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wprowadzamy 173,400 na tak zwany dodatek osłonowy. No i regulujemy środki związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Bobrownikach. Również prowadzić właśnie proszę środki na dodatkowe zadania oświatowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jeśli jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie odnośnie tego punktu, pani Skarbnik? Nie widzę, tym samym przystępujemy do głosowania podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się? Proszę o przyciśnięcie odpowiedniej opcji na urządzeniu do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok została przyjęta. Tym samym przechodzimy do punktu 9, czyli podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok 2024. I to poproszę pana sekretarza o przedstawienie sytuacji. Szanowni Państwo, w związku z przyznaną dotacją na prace remontowe, utrzymanie porządku oraz pielęgnację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na 2024 rok wojewoda bielsko-pomorski wystąpił z prośbą o podjęcie uchwały, która jest niezbędna do przygotowania porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych. Czym te środki otrzymujemy już od wielu lat, co roku takie środki na utrzymanie tego grobu wojennego na skwerku w Bobrownikach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do pana sekretarza? Nie widzę. Zanim przystąpimy do głosowania, poproszę koleżankę wiceprzewodniczącą o odczytanie treści tej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Bobrowniki z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 11 w związku z artykułem 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i w związku z artykułem 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych Rady Miejskiej Bobrowniki uchwala, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez gminę Bobrowniki w roku 2024 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
znajdujących się na terenie gminy Bobrowniki. Punkt drugi. Zasady realizacji powierzonego zadania oraz wysokości dotacji zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy wojewodą kujawsko-pomorskim a gminą Bobrowniki. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bobrownik. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań w zakresie administracji rządowej dotyczącą utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok 2024 rok. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się? Proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na urządzenie do głosowania. Za, przeciw, 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 10, czyli podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2024 roku. I też poproszę o słowo pana sekretarza. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin. A dotąd w kadencji Rady Miejskiej należy przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt ten podlega opiniowaniu przez właściwego lekarza weterynarii. Mieliśmy tu opinię pozytywną. Oraz z zarządcami obwodów łowieckich. Tu nie otrzymaliśmy odpowiedzi od zarządcy, że jest to opinia pozytywna. Taka uchwała o programie przyjmowana jest również co rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy też mam pytania? Cały program był dołączony razem z materiałem, także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, uwagi. Tak. Zanim przystąpimy do głosowania, poproszę koleżankę wiceprzewodniczącą o przeczytanie treści tej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Bobrowniki z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2024 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt uchwala się co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2024 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bobrownik. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobrowniki w 2024 roku. Kto z Państwa jest za, przeciw, wstrzymał się? Proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Tym samym przechodzimy do punktu 11, czyli podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Bobrowniki na lata 2025-2035, w tym trybu konsultacji. I tu też poproszę pana sekretarza. Jak powiedział pan przewodniczący, jest to uchwała w sprawie przyjęcia trybu i harmonogramu prac nad opracowaniem tej strategii, a nie sama strategia. Gmina Bobrowniki nie posiada obowiązującej strategii rozwoju, a nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2020 roku oraz ustawy o samorządzie gminnym z 2023 roku wprowadziły obowiązek posiadania strategii od 2020
2026 roku. Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym strategia określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalnej przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla przygotowania planu ogólnego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. A więc, aby opracować plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy, najpierw musimy opracować tą strategię rozwoju. Nie wiem, że są jeszcze jakieś pytania. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Są pytania odnośnie punktu? Nie widzę. Zanim przystąpimy do głosowania, proszę koleżanki o przeczytanie treści tej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Bobrowniki z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Bobrowniki na lata 2025-2035, w tym trybu konsultacji. Na podstawie artykułu 10e ustęp 1 i artykułu 10f ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 3 i artykuł 6 ustępu 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy Bobrowniki na lata 2025-2035, w tym tryb konsultacji, o których mowa w artykule 6 ustęp 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to jest dziennik ustaw 2024 roku, pozycja 324, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała 35, łamane na 186, łamane na 2021 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 5 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju gminy Bobrowniki na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bobrowniki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Jawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy Bobrowniki na lata 2025-2035. W tym trybu konsultacji. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymał się, proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Tym samym przechodzimy do punktu 12 dzisiejszego porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Bobrowniki na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031 roku. I to też poproszę o zabranie głosu pana sekretarza. Szanowni Państwo, z uwagi na zakończenie obowiązywania dotychczasowego programu środowiska konieczne stało się opracowanie nowego dokumentu strategicznego uwzględniającego nowy okres czasowy i zgodnego z obowiązującymi aktualnymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi. Program ochrony środowiska dla gminy Bobrowniki na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031 został opracowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Projekt programu podlegał opinii Zarządu Powiatu w Lipnie i otrzymał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Przesunęli się. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Zanim przystąpimy do głosowania, poproszę koleżankę wiceprzewodniczącą o odczytanie treści tej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Bobrowniki z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Bobrowniki na lata 2024-2027.
7 z perspektywą do roku 2031. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Obrodniki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się do realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Obrodniki na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bobrownik. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla gminy Bobrowniki na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymał się? Proszę o przyjęcie odpowiedniej opcji na tablecie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 13. Informacje o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Tutaj poproszę pana sekretarza. Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Gminy podjęte zostały dwie uchwały. Pierwsza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok i druga zmieniająca uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025. Uchwały są realizowane na bieżąco. Jeżeli chodzi o wnioski, to na ostatniej sesji były trzy wnioski. Wnioski pani radnej Danieli Gołczyńskiej, pani radnej Kamili Sztuczki i pani sołtys Barbary Ośmiałowskiej. Wszystkie te wnioski dotyczyły naprawy dróg gminnych. Drogi były naprawiane po okresie zimowym i te wnioskowane, jak również inne drogi, gdzie mieliśmy jakieś sygnały lub sami widzieliśmy, że drogi są w złym stanie, były naprawiane, równane bądź zasypywane jakąś pospółką czy gruzem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania odnośnie tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. 14. Sprawozdanie działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Jak widzicie Państwo, pana burmistrza nie ma, tym samym ten punkt będzie przeniesiony na następną sesję. Przechodzimy do 15. punktu, czyli wolne wnioski, zapytania, informacje. Czy są jakieś wnioski, zapytania? Poproszę panią radną Małgorzatę Pileckę. Ja mam taką prośbę, bo tam u nas w miejscu przeciwnego była droga wyrównana, była równiarka w kierunku od bloku do pana Bogdanowaka, nie? Tam była równiarka, fajnie, to już jest wyrównane, tylko tam w niektórych miejscach są, no takie jeszcze, że tak powiem, dziury i jakby tam dało radę jeszcze w te takie nierówności głębsze czegoś podsypać, to by było... Uzupełnić, tak? Tak, uzupełnić, to bym była bardzo wdzięczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Jeszcze chciałbym komunikować, jeszcze jedna sesja się odbędzie pod koniec kwietnia w tej kadencji, także jeszcze się będziemy chcieli spotkać. Na pewno. Co jeszcze jakieś pytania? Słucham. Skoro nie ma pytań, zamykam 71. sesję Rady Miejskiej w Obrowniku. Dziękuję bardzo za przybycie. Jeszcze się wiem,